We wnętrzu kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, tuż przy wejściu głównym, po jego lewej stronie, znajduje się gotycka chrzcielnica wykuta w piaskowcu. Powstała ona między rokiem 1464 a 1472. Czasza, czyli górna część chrzcielnicy, w której niegdyś znajdowała się Woda Święcona, została ozdobiona postaciami świętych oraz sceną chrztu Chrystusa w Jordanie. W środkowej części tej sceny dostrzegamy postacie świętego Jana Chrzciciela oraz Chrystusa, który stoi w rzece Jordan, a ponad jego głową ukazuje się postać Boga Ojca oraz gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Po obu stronach tych głównych uczestników ukazanego wydarzenia widzimy dwa anioły. Jeden z nich trzyma płonącą świecę, a drugi szaty Chrystusa. Autorstwo tej gotyckiej chrzcielnicy jest przypisywane Jodokusowi Tauchenowi, o którym wiadomo, że pracował przy rzeźbiarskim wystroju kościoła Najświętszej Maryi i Panny na Piasku. Wykonał również gotyckie sakramentarium w kościele świętej Elżbiety we Wrocławiu.